Witam Was pięknie, kochani, w kolejnym wejściu na żywo na moim kanale YouTube. Dzisiaj temat, który narodził się zupełnie niespodziewanie i poczułem, że taka jest potrzeba, żeby się nim z Wami podzielić, a mianowicie temat odżywiania się światłem, praną, czy też innymi słowy temat niejedzenia, patrząc tutaj z tego punktu widzenia takiego iście trójwymiarowego. Temat, w którym nie jestem specjalistą, ale pracując z kilkoma osobami, które prosiły w pewien sposób o rodzaj skanu i weryfikacji i ich samych pod kątem zdolności przejścia na odżywianie się prane, natknął mnie właśnie do tego, żeby samodzielnie troszeczkę badań świadomościowych poprowadzić, zagłębiając się w siebie, medytując i komunikując z istotami z innych wymiarów, i chciałem się właśnie tymi wnioskami podzielić, na pewne rzeczy Was uczulić, absolutnie nie rekomendując ani nie odradzając tego sposobu funkcjonowania. Bardziej chciałem się skupić na takich, można powiedzieć, wymaganiach technicznych, które w pewien sposób dobrze jest spełnić, żeby nie doprowadzić do krzywdzenia samego siebie, bo widzicie, za pewnego rodzaju stylem życia, sposobem funkcjonowania stoi zawsze jakaś ideologia bądź wewnętrzna potrzeba. Jeżeli jest to ideologia, ona głównie skupia się wokół tematu cierpienia, jak zmniejszyć jego ilość na planecie, co uważam za bardzo ważny wątek, ponieważ cierpienia jest zdecydowanie za dużo. Natomiast też jestem troszeczkę, szczerze mówiąc, zdegustowany niesnaskami i waśniami między pewnymi środowiskami, czyli środowiskami na przykład, powiedzmy, mięsożerców, wegetarian, wegan czy bretarian. Jak dla mnie, za dużo jest tam momentami jadu w tych dyskusjach i za dużo nie tyle oceny, co osądu. Ja myślę, że w ogóle na temat ocen i osądów zrobimy sobie osobną zupełnie audycję, ponieważ uważam, że w tej rzeczywistości, w której jesteśmy, warto, czy wręcz należy oceniać, ale nie powinno się osądzać. Nie jest to to samo. I w momencie, jeżeli te środowiska zaczynają wzajemnie się szczuć, czy wręcz robią na forach pewnego rodzaju ustawki do takiej bijatyki niczym pseudokibice, to ja wtedy nieco czuję się zniechęcony, czy nabieram dystansu. Oczywiście tego typu zachowania widać między różnymi grupami ludźmi i wydaje mi się, że nie tędy droga, bowiem nie można nikogo na siłę zmusić, nawet jeżeli sądzimy, że to coś jest dla niego dobre, do przyjęcia danego stylu życia, czy danego zachowania. Wydaje mi się, że to, co jest ważne, to to, żeby umieć zrozumieć wzajemnie swoje punkty widzenia, swoje perspektywy, żeby umieć przyjąć, wczuć się w nie, wykazać dla nich pełen szacunek i oczywiście też wymienić się swoimi punktami widzenia, swoimi poglądami, ale bez robienia zadymy, ponieważ tego typu emocjonalne podejście czy mentalne ciosy wymieniane, mentalne razy, no one finalnie znowu tworzą przestrzeń dla energii, które no, nie mają nic wspólnego z podnoszeniem poziomu świadomości, wręcz zgoła mogą utrudniać. I o ile przy wegetarianizmie można sobie poradzić, przechodząc z diety mięsnej na wegetarianizm, lepszym zbilansowaniem diety lub po prostu pewnymi suplementami, i o ile przy weganizmie można sobie poradzić, przechodząc z wegetarianizmu właśnie na weganizm, też jeszcze lepszym bilansowaniem diety, czy już taką fragmentaryczną pracą właśnie z energią i ewentualnym spożywaniem suplementów, to przy wegetarianizmie tam jest już ta decyzja najbardziej ważąca i praktycznie jest to droga, która już jest drogą bez kompromisów i dlatego z informacji, które udało mi się osobiście uzyskać, warto jest właśnie przejść przez kilka kroków pośrednich, w tym kroków, które przed chwilką wymieniłem, tych stadiów, jeżeli wychodzimy z pozycji jedzącego mięso, czyli właśnie tego mięsożercy, wegetarianina, weganina,
ale pojawiły się ku mojemu zaskoczeniu jeszcze tam stadia pośrednie, o których zaraz powiem, ale tak jak gdyby wracając do początku mojej wypowiedzi, chciałem tu zaznaczyć, żeby czując bardzo głęboko w sobie ideę niegenerowania cierpienia dookoła siebie, żeby nie generować cierpienia w swoim ciele, w swoich narządach, w swoim umyśle, ponieważ jeżeli się to robi z mody na siłę lub bez odpowiedniego przygotowania, bo to przygotowanie, moi drodzy, jest bardzo ważne, no to wtedy samemu sobie zadaje się cierpienie i znowu się tą energią wewnętrznego takiego cierpienia, zasuszenia emanuje dookoła. I przyjrzyjmy się, kochani, tym wymaganiom technicznym, o których właśnie przed chwilką wspomniałem. One są w zasadzie dwutorowe, choć obie te linie idą równolegle, a mianowicie ciało i umysł. One są nieodłącznie ze sobą sprzężone i tutaj na poziomie biologicznego jakby skupienia naszej świadomości w ciałach. Nie da się tych praktycznie dwóch aspektów naszej istoty oddzielić od siebie nijak. I jeżeli chodzi o przygotowanie umysłu, no to tutaj nawet temat wydaje się bardziej zaawansowany niż w przypadku ciała, aczkolwiek jest szybszy do realizacji, ponieważ umysł, patrząc gęstościowo, jest strukturą z wyższej gęstości, w związku z czym podlega łatwiejszej i szybszej przemianie i przemiany zachodzące tam mogą wskutek ich zaistnienia pociągnąć za sobą lub ułatwić zaistnienie przemian w ciele fizycznym. I pierwszą z informacji, którą uzyskałem od świata duchowego, jest w codziennym życiu oczywiście, w różnych sytuacjach, nie tracenie energii lub innymi słowy zachowywanie się z minimalnym zużyciem energii. Być może można by to troszeczkę porównać też do filozofii Zen, czyli chodzić tutaj najprawdopodobniej o to, żeby nie poświęcać nadmiernie uwagi, myśli, emocji, wydarzeniom, które już są minione i nie mamy na nie wpływu, nie kreować usilnie wydarzeń, których jeszcze nie było, ale skupić się głęboko na sobie w momencie tu i teraz, na tym, co dookoła nas się dzieje, nie angażując się w to energetycznie zbyt silnie. O co tutaj może chodzić? Są różnego rodzaju sytuacje życiowe, prawda? Czy to w ruchu ulicznym, na skrzyżowaniu, jakieś nerwowe zdarzenia drogowe, interakcje między szefem a przełożonym, interakcje w rodzinie, między członkami rodziny, między przyjaciółmi, czy też takie rzeczy jak oglądanie telewizji, twarzy polityków, słuchanie tego, co mówią. Chodzi o to, żeby w pewien sposób przyjąć to z dużą dozą spokoju, nie kipiąc, nie wybuchając na zewnątrz całą gamą emocji czy myśli. Pewne rzeczy można w życiu osiągnąć bez dużego wydatku energetycznego. Powiem wam, pamiętam swojego czasu na działce miałem do wyjęcia mnóstwo zardzewiałych gwoździ z takich starych desek budowlanych i dysponowałem jedynie takim maleńkim młotkiem ciesielskim, nie, on się inaczej nazywał, ma takie widełki w każdym razie, w które się wsuwa łebek gwóźdka, jak się go podważy, robi się taką dźwignię i gwóźdź wyskakuje, ale powiem wam, że przy gwoździach 10-centymetrowych zardzewiałych to była męka. Po pierwszych próbach już mi tutaj żyły na czole wyszły, mózg się zgotował, mówię, nie, w ten sposób nie da rady. Skupiłem się w sobie i prosty przekaz przyszedł. Te gwoździe już z twojego punktu widzenia, Daniel, nie są potrzebne, więc podziękuj im za ich istnienie. Powiadom, że spełniły tę funkcję i do dzieła. No sobie tak myślę, wow, co biega, spróbuję. I tak powiem wam, tempo mojej pracy wzrosło kilkunastokrotnie. Raptem chyba jednego gwoździa faktycznie nie dałem rady ruszyć. Ale co ważne, to ta moja jakby intencja czy wdzięczność dla nich za to, że już spełniły swoją rolę, była nie tylko autentyczna, ale fizycznie zabierając się za to, w ogóle już nie wytężałem mięśni, nie podchodziłem do tego z rozmachem. To naprawdę wychodziło, jak gdyby one były w maśle zatopione. Innym takim przykładem, który działa tak na 90%, dlatego że nie zawsze udaje mi się wykrzesać taką
może nie tyle czystość intencji, ale jakby zaufanie, czy czasami nie ma na to czasu właśnie, to jest otwieranie słoików. Z reguły, jak prawda, gdzieś jestem jakaś kobietka, nie poprosi o otwarcie słoja, to z reguły facet się chce wykazać i od razu tego, nie? Ale czasami się to nie udaje, jeżeli jest powiedzmy ten słój dobrze spasteryzowany. I jeżeli mam na tyle czasu i oczywiście ze świadomością do tego podejdę, to powiem wam, że słoje, których ja sam się z nimi próbuję najpierw zmierzyć fizycznie, jak się nie da, to właśnie to nastawienie się z wdzięcznością i z takim minimalnym nakładem energetycznym powoduje, że one się otwierają w ręce nieraz tak, że praktycznie tam to, co jest w środku, to się wylewa, bo nie spodziewam się, że tak to lekko pójdzie. Można naprawdę dużo rzeczy osiągnąć z innym stanem umysłu, z innym wydatkowaniem energii. Do tego was chciałem zachęcić. Na myśl mi tutaj troszeczkę przychodzi też wspomnienie tak zwanego prawa minimalnego oporu. Jest to takie jedno z ciekawych praw, nie wiem czy ogólnowszechświatowych, ale warto się z nim zapoznać. Kolejnym sposobem na nietracenie energii jest bardzo świadomy seks. Do tematu seksu sobie powrócimy, ponieważ w poprzednim filmie obiecałem, że przy odpowiednim zainteresowaniu ten wątek wróci i wróci na 100%, tylko muszę jeszcze głębiej przebadać pewne mechanizmy i tendencje, tak jakby, żeby móc odpowiedzieć na niektóre z waszych postów, moi drodzy. Także mamy tutaj bardzo pokrótce omówiony ten wątek nietracenia energii w takich sytuacjach życia codziennego. Oczywiście higiena umysłu i świadome posługiwanie się też słowami, językiem mogą powodować utratę energii lub mogą powodować jej zachowanie. Im bardziej jakby starożytne i pierwotne języki, tym bardziej odpowiedzialne istoty czy umysły były potrzebne, żeby tymi językami władać. Dzisiaj jak gdyby język czy rzucanie słowem, pomijając naszą reakcję emocjonalną, na przykład czy myślową na ten temat, nie ma takiej mocy, jak na przykład runy, głagolica, czy jeszcze bardziej pierwotne formy, które są już wręcz, można powiedzieć, żywą manifestacją energii same w sobie. Jak niczym takie, nie wiem, boskie głoski, trudno to jakoś nazwać. Więc dzisiaj z dużym opóźnieniem, ale jednak doświadczamy skutków używania słów, troszeczkę o słowach już mówiłem, dawno temu po jednym z dialogów ze świadomością Chrystusową właśnie, która to uczuliła mnie na piękno języka polskiego i na to, jak on się troszeczkę stał zafajtany, można powiedzieć. Ale żeby teraz za bardzo nie odbiegać od tematu, to zostańmy dalej przy nietraceniu energii z punktu widzenia umysłowego, no i fizycznego. Kolejnym sposobem na nietracenie energii jest wewnętrzna integralność i spójność, do której ostatnio odnoszę się w wielu filmach, czyli zażegnanie wszelkiego rodzaju zarzewi konfliktów, niepokojów, nienawiści i wszelkich innych uczuć destrukcyjnych, wybuchowych, istniejących w nas samych wskutek naszych własnych doświadczeń czy doświadczeń naszych przodków, także właśnie przepracowanie pewnych obciążeń, ograniczeń ciągnących się w drzewie rodowym może być bardzo dobrym czynnikiem sprzyjającym nie tylko poprawie życia ogółem, ale właśnie przejściu na wspomniany przeze mnie bretarianizm. Uczucia o naturze wybuchowej, takie gniewne, to mamy za sobą, one powodują właśnie eksplozję na zewnątrz i szybką utratę energii, ale są też uczucia o naturze takiej implozyjnej, zapadającej się do środka, jak właśnie bezsilność, takie stany apatyczne. One z kolei wyglądają nieco jak taka wewnętrzna czarna dziura i
Praktycznie ile byśmy energii nie pobrali z zewnątrz, to tej energii ciągle jest mało, człowiek gdzieś tu się kurczy, wręcz ta sylwetka zapada, klatka piersiowa zapada na się organowisłę, ponieważ tak bardzo mocno ta emocja działa, także przepracowanie wewnętrznych stanów emocjonalnych ulokowanych w różnych narządach miejsca ciała, czasami to może być emocja na emocji, to mogą być takie jakby cebulki emocjonalne, można powiedzieć, czyli warstwa po warstwie. Przepracowanie tego wszystkiego stwarza idealne warunki do tego, żeby krok po kroku zmierzać właśnie ku wegetarianizmowi. W zasadzie można powiedzieć, że przepracowanie tego wszystkiego, co jest nie do końca nasze, ale w nas mieszka i co ma wpływ na nasze życie, na starzenie się, na powielanie pewnych wzorców, przepracowanie tego wszystkiego daje dogodne warunki ku zmianie w życiu. Oczywiście takie rzeczy jak nadmierne martwienie się, czy o bliskich, czy o pracę, czy o pieniądze, wszystkie te tendencje, które mamy tak wdrukowane społecznie, cywilizacyjnie, jeżeli je się przepracuje, to wtedy jest dużo, dużo łatwiej. Ja przejdę teraz może, moi drodzy, do ciała i tak te wątki się będą przeplatać cielesno-umysłowe, ponieważ jest to bardzo sprzężone ze sobą. Większej żywności, którą ludzie spożywają, jest, pomijając, że bardzo przetworzona i zawierać może szkodliwe związki, to jest w pewien sposób wyhodowana, wytworzona w procesach, w których powstaje duża ilość cierpienia. Czy to mówimy o produkcji zwierzęcej, czy o produkcji roślinnej, bowiem trzeba wiedzieć, że rośliny bardzo mocno zmienione genetycznie, te rośliny, które już same z siebie nie wydają potomstwa, nie mają kontaktu z owadami, one w inny sposób komunikują się z przestrzenią, tak samo jak rośliny w takich uprawach hydroponicznych, w jakichś tam też wełnach szklanych i tak dalej, które nie mają zakotwiczenia w gruncie, w ziemi, one w pewien sposób energetycznie oczywiście patrząc, fizycznie nie wiem jak to wygląda pod względem składników odżywczych, choć śmiałbym twierdzić, że gdyby nie jeszcze większe dopakowywanie jakichś tam sztucznych odżywek, to te rośliny byłyby nie tylko energetycznie, znaczy energetycznie są, ale także fizycznie uboższe wiele składników odżywczych. Także pierwszym krokiem, oprócz oczywiście odrzucenia mięsa, ale to też w sposób taki naturalny, gdy poczujemy gotowość na to, jest przechodzenie na żywność coraz to mniej przetworzoną, zawierającą jak najmniej obciążeń, ponieważ właśnie obciążenia i zanieczyszczenia ciała fizycznego, moi drodzy, tak samo jak zanieczyszczenia umysłu, o których bardzo ogólnie powiedzieliśmy przed chwilą, sprawiają, że trudniej jest przejść nie tylko na wegetarianizm, ale na jakąkolwiek czystszą formę odżywiania. To tak jak stare samochody, prawda, gdzie benzyna była siarkowa, tam niskooktanowa, gdyby dzisiaj zalać bezsiarkową, wysokooktanową, no po prostu silnik przydusi, to auto nie pojedzie w ogóle. I tak samo nasze ciało trzeba stopniowo przyzwyczajać do czystszych tutaj chemicznie, powiedzmy mineralnie i energetycznie form odżywiania, czystszych i zarazem coraz to bardziej subtelnych, czyli odejście od konsumpcji produktów produkowanych na masową i hodowanych oczywiście na masową skalę, i przejście bardziej na uprawy, powiedziałbym, organiczne, czy na hodowlę własną. W międzyczasie oczywiście bardzo ważne jest, żeby przeprowadzać różnego rodzaju kuracje oczyszczające ciało fizyczne, tak żeby usunąć zeń różnego rodzaju metale ciężkie i grzyby, ponieważ z tego, co zauważyłem, znakomicie one wchodzą w niekorzystny dla nas jakby taki rezonans, interakcja na przykład z polami elektromagnetycznymi, zwanymi potocznie elektrosmogiem, ze względu na ich już ilość jakby i zagęszczenie w przestrzeni, i powodują, że przykładowo drobne ustroje mieszkające w naszym ciele, te negatywne, same zaczynają się źle czuć i bardziej szaleć i wydalać większą ilość toksyn do naszego organizmu. Natomiast metale ciężkie, które
są stymulowane przez promieniowanie, one potrafią tworzyć coś w rodzaju dodatkowych jak gdyby przewodów elektrycznych. To się dzieje w połączeniu z grzybami. Nie umiem wam tego dokładnie wytłumaczyć na podstawie tych wizji, bo nie jestem jakimś biochemikiem, ale innymi słowy, tak jak gdyby alternatywnie do naszego układu nerwowego, który oczywiście działa na prądzie, tak jak sieć, gdzie ładunki płyną po powierzchni nerwów, on zaczyna może nie tyle przejmować funkcję układu nerwowego, ale zaczyna mieć więcej do powiedzenia i być pewnego rodzaju alternatywą. Innymi słowy, im więcej jest grzybów, metali ciężkich w naszym organizmie, im bardziej jesteśmy tym przerośnięci, tym łatwiej jest nami sterować i tym trudniej jest przywrócić naturalne funkcjonowanie naszego ciała i przywrócić przejście na coraz to lżejsze energetycznie pokarmy. Dlatego z mojego punktu widzenia, jako właśnie jasnowidza po tych wizjach, których doznałem, ważne jest przygotowywanie tego ciała przez kuracje oczyszczające i stopniowe wdrażanie oczywiście tam głodówek, postów i tak dalej. Wszystko z umiarem, tak jak to czujecie, na ile jesteście to w stanie przetrwać. Nie mam zielonego pojęcia, jaka najlepsza jest terapia czy dieta dla każdego z was. Natomiast chciałem tylko pewne etapy pokazać, tak jak mi to zostało przedstawione, i zwrócić na nie uwagę. Pojawia się w tym miejscu oczywiście ważny wątek odżywiania intuicyjnego, ale nim dojdę do tego wątku odżywiania intuicyjnego i powiem, czym ono jest, to zwróćcie uwagę, że pewne stany emocjonalne, na przykład, które ludzie przeżywają, muszą zostać szybko skompensowane określonego rodzaju pokarmem. Pewne myśli, na przykład, które frustrują ludzki umysł, też wywołują potrzebę spożywania innych pokarmów. I tak samo goście, których posiadamy wewnątrz organizmu, czyli głównie grzyby, ewentualnie pewne formy pasożytnicze, poprzez wywoływanie wpływu na nasz układ nerwowy z poziomu jelit, umieją znakomicie sterować naszym organizmem tak, że ciągnie nas na jedzenie tego, czego nie my, nie nasze ciało, ale one właśnie potrzebują. I dlatego tak bardzo ważne jest oczyszczanie zarówno naszego umysłu, jak i całego ciała fizycznego, krok po kroku, żeby coraz bardziej pozwolić mu przemówić i żeby nam pokazało, czego ono pragnie. Coś jak jest troszeczkę z kobietami w ciąży, które mieszają nieraz składniki w bardzo nietypowy sposób, czując, co trzeba zjeść. I w zasadzie podobny stan jest naszym naturalnym stanem naszego ciała, tak samo jak zwierzę, które się na przykład zatruje, ma niestrawność, pobiegnie na łąkę czy do lasu, zje troszeczkę jakichś liści, ziół, ewentualnie połknie mały kamyk i z reguły to pomaga. Tak samo nasze ciała bardzo precyzyjnie są nam w stanie pokazać, czego potrzebują na dany moment, pod warunkiem, że faktycznie to one, a nie nasi wewnętrzni goście, czy to umysłowi, czy cieleśni, kuszą nas do zjedzenia czegoś konkretnego. I w momencie, jeżeli osiągniemy odpowiedni poziom czystości fizycznej i umysłowej i odpowiednio zaprzyjaźnimy się tak głębiej emocjonalnie, też wręcz z naszym ciałem, bezbłędnie będziemy w stanie rozpoznać jego wewnętrzne, prawdziwe jego potrzeby i podążanie za tym głosem ciała jest znakomitym etapem przejściowym, który nie wpisywałbym jako jakiś krok pomiędzy wegetarianizm, weganizm czy tam jedzenie mięsa i wegetarianizm, ale ja bym go umieścił na innej płaszczyźnie, bowiem to odżywianie intuicyjne może towarzyszyć każdemu z tych kroków. Oczywiście na tym każdym kolejnym, coraz bardziej czystym i wysokoenergetycznym, to odżywianie intuicyjne staje się bardziej wyczuwalne, bardziej oczywiste i może się w pełni już swobodnie przejawiać. Na tych wczesnych etapach jest trudniej. I to jest także bardzo ważny element, ponieważ przez wsłuchanie się w siebie, w swoje ciało, możemy precyzyjnie, bez robienia sobie krzywdy, wybierać to, co właśnie nam najbardziej powinno służyć.
Doszliśmy, kochani, do wątku hodowli organicznej, czy to samodzielnej, czy jakichś zaprzyjaźnionych rolników ekologicznych. I powoli zbliżamy się tutaj, moi drodzy, w stronę cząsteczek światła, którymi to właśnie wegetarianie z założenia się odżywiają. Przechodzimy w stronę energii prany. Żywności, która jest w sposób naturalny hodowana, nie odcinana od pola ziemskiego, nie stymulowana chemicznie i przeżywająca mało stresu, bo pewnie większość z Was wie, rośliny też przeżywają stres, nie tylko zwierzęta. Taka roślinność, zwłaszcza jeżeli te plony, czyli czy to jest owoc, czy warzywo, czy coś innego, jeżeli się je skonsumuje odpowiednio szybko, tuż po zerwaniu, to jest około kwadransu do pół godzinki, one mają jeszcze w sobie bardzo duże stężenie właśnie takich cząsteczek światła, które swojego czasu alternatywni naukowcy okrzyknęli bodajże mianem biofotonów. I to jest właśnie ważny etap w życiu, żeby ciało przygotowywać do coraz to lżejszego w sensie zarówno strawienia, jak i jakościowo lekkiej energii do coraz to lżejszego pokarmu, bowiem prana jest już taką najlżejszą formą odżywiania się tutaj w ciele fizycznym. No i to jest też etap, gdzie przy tej żywności organicznej już zdecydowana część osób jest właśnie wegetarianami lub weganami. I kolejny etap, który został mi pokazany, to był właśnie etap tej roślinności organicznej, bezpośrednio zjadanej już we własnym ogródku, wyhodowanej pod kątem jak gdyby potrzeb naszego organizmu, uzupełniony o próby głębokiego kontaktu z roślinami bez zrywania ich, bez uszkadzania ich fizycznej manifestacji. Czyli chodzi tutaj o pozyskiwanie związków odżywczych z nich, którymi one dysponują jako gatunki roślin, prawda? Oprócz tego, że mają tu na poziomie tym fizycznym, mikroskopowym, laboratoryjnym określone związki w sobie, to one je mają dlatego, że przejawiają się w nich określone matryce takie energetyczne, matryce duchowe i one są odzwierciedleniem w tych ich fizycznych, no powiedzmy, że ciałach, jakoś to czy organizmach biologicznych, niech tak będzie. I właśnie kolejnym etapem takim przejściowym już między odżywianiem pranicznym a tą żywnością organiczną właśnie hodowaną przez siebie, jaki był mi pokazany, jest pozyskiwanie składników odżywczych z roślin właśnie w trakcie takich interakcji, czy to w medytacji, czy w stanie transowym, czy w jakiejś takiej euforii, miłości, ekstazie, właśnie zjednaniu się z rośliną i pobieranie z niej tego, co jest nam potrzebne, bez uszkadzania jej formy fizycznej. Czyli jeżeli prześledzimy, moi drodzy, te wszystkie poziomy stopniowego przechodzenia na wegetarianizm, możemy dostrzec, że one są odzwierciedleniem też pewnych stopni świadomości i wiążą się właśnie z tego typu bądź z innymi przygotowaniami. Ja nie chcę powiedzieć, że akurat te kroki, które tu wymieniam, są najlepsze. I teraz też czas i w zasadzie już to można zrobić też wcześniej na etapie właśnie nawet nie tylko weganizmu, ale jeszcze wcześniej to też jest czas, w którym warto dużo pracy wykonać z wodą, z jej świadomością, ale z wodą nie tylko tą spożywaną, ale i z wodą w naszym ciele. Temu oczywiście służy ta coraz to większa higiena umysłu, bo trzeba zwrócić uwagę, że ten słoik, który trzymamy w rękach z napisem, nie wiem, tam miłość, pokój, cokolwiek i gdzie te piękne kryształy się tworzą, to warto zwrócić uwagę, że ten mechanizm, który widzimy zewnętrznie w słoiku, to prawo, ono działa także w naszym całym ciele fizycznym i stan tego ciała fizycznego, to w jakiej kondycji jest woda, jest właśnie odzwierciedleniem tego, jak reagujemy na rzeczywistość dookoła nas i odzwierciedleniem tego, co nosimy w sobie, czy to są te czynniki umysłowe, takie psychiczne, emocjonalne, mentalne, o których mówiliśmy na wstępie tego filmiku. Czyli mamy tutaj pracę z energią roślin, bez jedzenia ich i pracę z energią, ze świadomością wody
zarówno tej, która ma być przyjęta, jak i tej, no, która już w nas istnieje i dopiero wtedy, jeżeli poziom czystości ciała fizycznego, poziom czystości umysłu i poziom energii skumulowanej w nas samych, ale oczywiście tu też nie chodzi o to, żeby żyć w lęku, że jejku, popatrzę na kogoś czy pomyślę, to już tracę energię. Owszem, tracisz energię, ale równie dobrze możesz ją pobrać, na przykład widząc kogoś, kto się do ciebie uśmiechnie lub widząc jakieś małe zwierzątko, czy rozczulając się nad pięknem natury, więc to nie jest tak, żeby, moi kochani, stać się takim ascetą energetycznym, bojąc się na każdym kroku wydatkowania energii, bo wtedy też no praktycznie mało co byłoby w nas ludzkiego. Zauważyłem też, że obciążenie polem elektromagnetycznym może powodować utrudnienie znaczne, jeżeli chodzi o przejście na bretarianizm. Wiecie, nie wiem, na ile to oczywiście można brać za informację miarodajną. No, zachęcam każdego do sprawdzenia tego, co powiedzmy płynie z przekazów duchowych. Zauważyłem, że jeżeli pokrycie terenu sygnałem telefonii komórkowej jest o mocy, jakby nie podam wam jednostki, ale w telefonie zobaczyłem to, jak widzicie na wysiedlaczu, jest o mocy około 2 kresek zasięgu, 2 do 3, to jest to jeszcze rejon na tyle czysty, że będzie on sprzyjał dużo łatwiejszemu przejściu na bretarianizm, niż gdy tych kresek jest 4, 5, czy tam, nie wiem, chyba bodajże do 6 jest w aparatach telefonicznych. Krótko mówiąc, będąc gdzieś na odludziu, łatwiej można się stać bretarianinem niż w centrum wielkiego miasta. W centrum wielkiego miasta można utrzymywać te stany przez długo, ale będą się pojawiać jakby częściej pragnienia fizyczne, takie pragnienia ciała fizycznego czy pokusy, i będziemy sięgać, powiedzmy, po jakieś napoje czy nawet formy jedzenia. Czyli mamy tutaj w zasadzie trzeci czynnik oddziałujący pośrednio, ale jednak dość znaczący, oprócz naszego umysłu, ciała, mamy jeszcze przestrzeń dookoła nas, która ma już takie działanie drugorzędne, będące gdzieś w tle pewnego rodzaju, ale jednak nie jest to czynnik bez znaczenia. W zasadzie, z tego co sobie przypominam, z tego przekazu, to jest to praktycznie wszystko. Mam nadzieję, że być może dla niektórych z was te informacje będą pomocne, nawet jeżeli nie czujecie na ten moment, że waszą drogą jest bretarianizm, ale być może pomogą one w pewien sposób no, w poprawie waszego zdrowia, samopoczucia psychicznego. Mam nadzieję, że tak się dzieje u tych, którzy oczywiście potrzebują już w momencie oglądania tego filmu, bo właśnie ten moment tu i teraz, moment uświadomienia, pamiętajcie, jest tą realną zmianą zachodzącą w was. Życzę wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia już zupełnie niebawem. Trzymajcie się tam, cześć.